i chodzi o tę pokutę i czasami jeszcze do tego taki dodatek, że tak trzeba się męczyć i ta pokuta musi być taka trudna i musi to być coś nieprzyjemnego. Nie? Ale pamiętajmy, jeśli to jest liturgia, to każdy detal ma znaczenie. I taki przeżyty i świadomie uczyniony, on może ustawić perspektywę całej spowiedzi. Mamy nadzieję, że jakoś też te nasze rozważania o obrzędach pomogą wam głębiej przeżywać samo uczestnictwo w sakramencie pojednania, pokuty, nawrócenia. Słuchasz podcastu Zwierzę Liturgiczne, który powstaje we współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu dominikanie.pl. To rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują Jadwiżanka Teresa Huspekowa, dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Cześć! Cieszymy się, że po raz kolejny możemy się spotkać nie tylko w formie audio, ale też wizualnej. Tych, którzy słuchają nas na platformach podcastowych, serdecznie zapraszamy też na YouTube'a 72 Dominikanie. Dobrze mówię, Łukaszu? 72, chyba tak, ten numerek. Tak, tak. To dobry adres. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o obrzędach pokuty. Ale zanim do samych obrzędów przejdziemy, to chciałabym, Terezo, zadać sobie pytanie. Pokuta, pojednanie, sakrament nawrócenia czy spowiedź święta to wyrazy bliskoznaczne, czy jednak znaczą coś innego? No właśnie, tak sobie rozmawialiśmy, tak, jeszcze w kuluarach. Jeszcze tak, w kuluarach, tak. Dla mnie takim ciekawym punktem wyjścia do refleksji była różnica między takim klasycznym określeniem spowiedzi świętej w językowym środowisku polskim i czeskim. Nie? Bo zwykle ja się spotkałam z tym, że w Polsce się mówi o sakramencie pokuty i pojednania. Nie? Zwykle kiedy się rozmawia o sakramencie pokuty i pojednania, to jest to przy okazji Wielkiego Postu i chodzi o tę pokutę, tak, i chodzi o tę pokutę i czasami jeszcze do tego taki dodatek, że tak trzeba się męczyć i ta pokuta musi być taka trudna i musi to być coś nieprzyjemnego, nie? Czyli ma zaboleć. Żeby dotknęło, żeby zabolało, no, nie? Z tymi brudami się mierzysz, nie? Tak, a w Czechach ten obrzęd się nazywa tak normalnie svátost smíření, czyli sakrament pojednania. I cała katecheza, z którą ja się spotkałam, ja wiem, że ja miałam katechezę trochę taką nietypową, tak, już katechumenat, ale nieco później. Natomiast bardziej akcent jest na to, że ten sakrament jest takim momentem jakby przywrócenia do Kościoła, nie? Czyli pojednania się ze wspólnotą Kościoła. Pokuta przy okazji, nie? Jakby różne formy pokuty, oczywiście one są ważne, natomiast one nie są punktem dojścia, one nie stanowią centrum tego, co się dokonuje, nie? Czyli przede wszystkim chodzi nam o przywrócenie do jedności z tą wspólnotą, której też przedstawicielem jest kapłan, który udziela rozgrzeszenia. A właśnie dla mnie było ciekawe, że tu mamy ten punkt ciężkości na pojednanie. Jednak, nie? Że chodzi o pojednanie, a na tym się skupiamy. Nie? No więc nazywać można różnie, nie? Ale jednak myślę, że to, jak to określamy, że to też trochę ustawia to, w jaki sposób teologicznie myślimy o tym wydarzeniu. Łukaszu, jaka jest twoja perspektywa? Bo ty jako jedyny z nas nie tylko spowiadasz się, ale też spowiadasz. No, wiecie co, to w ogóle jest, jej. Że trochę księdzu jest niezręcznie opowiadać o doświadczeniu spowiadania innych, bo zawsze jest ryzyko, że ktoś słucha i poczuje, że to o nim mówię, tak? Był u mnie u spowiedzi na przykład, prawda? Więc zawsze mam taki trochę, taki wiecie, filtr, może nic konkretnego nie... A może niekoniecznie, bo 100 takich samych przypadków, ale ktoś się akurat odnajdzie. Dokładnie. Ludzie nie są twórczy. Ja wam powiem wam może taką oczywistą rzecz, ale właśnie skoro nie spowiadacie innych, to może nie wiecie, ale my wszyscy mamy naprawdę takie same grzechy. Jesteśmy tak podobni do siebie. Kręcimy się wokół 5 tych samych problemów. Różnie je przeżywamy, ale generalnie tak, spowiedzi są nudne, znaczy są fascynujące, bo ja uwielbiam ludzi spotykać, zwłaszcza jeśli oni widzę jakoś tak jeszcze właśnie próbują coś zrobić, że nie są zrezygnowani, ale mają jakąś nadzieję, przychodzą z taką iskierką właśnie, albo może, nie wiem, są dobici, ale gdzieś da się tak rozdmuchać tę iskrę w nich, nie? I oczywiście, że to jest piękne, nawet jak ta spowiedź jest, nie wiem, ktoś mówi, ostatnio się z tego samego spowiadałem i 5 spowiedzi temu też i 15 spowiedzi temu też i mam poczucie, że się kręcę wokół własnego ogona.
naprawdę tam może być nowe życie i dużo, dużo pięknych rzeczy się może wydarzać. Ale no tak, więc nie będę może żadnych takich konkretów wyciągał ze spowiedzi, ale wiedzcie proszę, że naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo podobni, jedziemy na tym samym wózku. I też lubię ten aspekt pojednania. Pokuta, no właśnie, to jest coś, jakaś strategia, którą warto w mądry sposób zaaplikować, żeby ta nadzieja na powrót, nadzieja na pojednanie się nie rozmyła. Ja tak lubię o tym myśleć, że w jakimś sensie to jest po prostu racjonalne podejście do tych zasobów, które mam, że taki zryw, wrócę do Pana Boga. No to jest fajny zryw, ale trochę tak jak z tym synem miłosiernego ojca, nie? Synem zwanym marnotrawnym, no on jednak musiał tę drogę przejść i wrócić do domu. Nie? To była mentalna droga, wstanę i pójdę, i to była też fizyczna droga. Nie mógł zgubić tej ścieżki, musiał przyjść do miejsca, gdzie ten ojciec rzeczywiście daje nowe życie, nie? I przygarnia. No i to trochę tak jest, że to wszystko, co pokutne, ma być chyba taką formą właśnie naszego trzymania się tej decyzji na nowe, żeby nie stracić. Choć wiadomo, że spowiedź istnieje chyba po to, jako coś wielokrotnego użytku, że jesteśmy realistami. Wiemy, że pewnie prędzej czy później gdzieś się obsuniemy tak czy inaczej w jakąś formę może apatii, zniechęcenia. Ale myślę, że ten odcinek w ogóle nie ma być o spowiedzi tak egzystencjalnie, nie? Tylko chcemy popatrzeć, co mamy w Kościele, w obrzędach spowiedzi. Ja trzymam nawet już kolejny tom tej serii, którą wam prezentujemy od kilku odcinków. Ostatnie wydanie w Polsce ma taki kolor okładki. Litka, jaki to jest kolor? Granatowy. Granatowy, dziękuję. Nie czerwony, nie żółty. Nie, no taki właśnie granatowy, tak, tak. No i oczywiście on też okładką trochę sugeruje. Tu jest, zobacz, litka, korona cierniowa, nie? Więc pokuta. Jezus własną krwią, to Jezus cierpiał za ciebie. No, to prawda wszystko, nie? Ale trochę nie wiem, czy lubię to, że już na okładce jest tak właśnie raczej podkreślone to cierpienie Boga dla nas, żeby nas uratować od skutków grzechu, niż na przykład ten miłosierny ojciec, nie? No ale mamy całą taką kilkudziesięciu stronicową, kilkudziesięciu, 230 stron. Kilkudziesięciu. I to są obrzędy pokuty i pojednania. No, ale co właśnie to jest? Ciekawe jest dla mnie, że to jest z tych książek, o których tutaj rozmawiamy, że myślę, że ona jest taka, powiedziałabym, w moim doświadczeniu najmniej znana, najmniej tak stosowana, tak żeby ją mieć jako książkę, nie? Że jest oczywiste, że się, nie wiem, do obrzędów, nie wiem, do, nie wiem, kiedy jest bierzmowanie, do tego jest potrzebna, tak? Czy chrzest, nie? Sakrament małżeństwa, nie? To jest takie oczywiste, natomiast spotykam się często, no nawet kiedy rozmawiam z kandydatami do kapłaństwa, nie? Jakby na ile oni się spotkali ze szczegółami tego obrzędu, nie? Żeby rzeczy, oczywiście jak jest jakieś nabożeństwo pokutne i tak dalej, wtedy się do tego sięga, nie? Ale dla mnie jest ciekawe, że nawet obrzęd pojednania jednego penitenta, o którym taki najbardziej klasyczny, o którym zaraz będziemy rozmawiać, że on zawiera o wiele więcej możliwości, niż by się mogło wydawać. Czyli o wiele więcej możliwości sprawowania, że można w ogóle zapomnieć, że spowiedź jest, to ja czasami pytam moich uczniów, nie? Czy spowiedź, czy celebracja spowiedzi, czy to jest też celebracja liturgiczna, że okazuje, że większości uważają, że nie. Że spowiedź to nie jest liturgia. No tak, a jednak... Rozmowa z księdzem. No, jaka liturgia? Jeden na jeden, nie? A jednak no, jest to celebracja liturgii sakramentu, tak? No więc dlatego jest ciekawe, że te obrzędy zawierają jakby wiele różnych możliwości, które są, powiedziałabym, nie wiem, w moim doświadczeniu rzadko stosowane, a jednak można, nie? A jednak można, żeby... Więcej niż można. Warto. Warto, ale w ogóle można, tak? To co jest w takim razie w tych obrzędach? Formułka spowiedzi? No. Z której byliśmy przepytywani przed pierwszą spowiedzią świętą? Ja nie byłam. Tereza, znowu zagrałaś tą kartą. No właśnie ta formułka, to tak czasami jest, teraz nie ujawniam żadnej tajemnicy spowiedzi, ale są ludzie, którzy przychodzą, czasami po jakimś dłuższym czasie mówią... Ksiądz, co, ja zapomniałem formułki, ja nie wiem, czy jestem gotowy. I wtedy mówię, halo, ale jakby wiesz, co cię boli, co gdzieś tam na sercu leży? No wiem, no przyszedłem z tym, no to mówię, to po prostu opowiedz. Ale mam takie, nie? Samo doświadczenie, rozmowy ze znajomymi, którzy może na tym etapie życia nie są gdzieś blisko w kościele, ale też jak mówią, że nie wiem, nie pójdę do spowiedzi, albo pójdę do spowiedzi, ale muszę sobie przypomnieć tę formułkę, nauczyć się jeszcze raz na pamięć. I to też jest takie...
Coś, no jednak coś w tej katechezie nie zagrało. Więc dobra wiadomość, czego na pewno nie ma w obrzędu pojednania jednego penitenta, to właśnie formułka. To nie oznacza, że to, do czego dążą te obrzędy, gdzie te, jakby, te poszczególne aspekty są opisane, to tam jest, albo do czego dąży ta formułka, tak? Natomiast sama formułka typu, ja jej nie pamiętam, ja tylko siostry mówią zawsze, że to istnieje, czasami się dowiaduję w konfesjonale, że powinnam coś powiedzieć, a nie wiem co. Dzień dobry. Natomiast nie wiem, tam więcej, coś tam więcej grzechów nie pamiętam, nie? Coś było, nie? Ale tak, o co za chodzi? Za wszystkie, nie? Serdecznie żałuję. Za wszystkie serdecznie a ciebie, dziękuję. Ojcze duchowny, tak. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie. No to właśnie. Coś tam czasami było. Te formułki to mógłbym teraz sypać z rękawa. No, bo ich znowu jest nikogo, też dużo. Nie, wiesz, ich jest mało, ale jak ludzie potrafią pięknie przekręcać. A, okej. Okay. Czasami właśnie kończy się spowiedź, nie? Ktoś tam wyliczył grzechy i mówi, a ciebie, Boże Ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Tak. Wow, awansowałem. Boże Ojcze. Ojcze Święty, już byłem kilka razy Ojcem Świętym, tak. Może przez ten biały habit. Albo też bardzo lubię, jak, przepraszam, może mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale jak ktoś nauczył się tych formułek, będąc na przykład młodym człowiekiem, i to było już dawno temu, i teraz taki pan ma już, nie wiem, 70. I przychodzi tak trochę bezmyślnie, no bo formułki mają niestety taką wbudowaną trochę tendencję, że my je tak po prostu automatycznie mówimy. Przychodzi taki właśnie starszy człowiek i mówi, nazywam się Janek, jestem młodzieńcem, ostatni raz w spowiedzi byłem miesiąc temu i tak sobie przez ostatnie 60 lat imię zmyślone oczywiście, tak? No tak, tak. Pan był młodzieńcem, nie? Słuchajcie, więc co tutaj jest? Oprócz tego, że w ogóle te księgi liturgiczne mają bardzo sensowne wprowadzenia, takie teologiczno-pastoralne, które zbierają no właśnie i trochę historii tego sakramentu i trochę w ogóle takich właśnie praktycznych rzeczy, stąd nazwa teologiczno-pastoralne, czyli duszpasterskie, no to oczywiście są te obrzędy. I takim najbardziej podstawowym obrzędem jest obrzęd pojednania, już patrzę, o, jednego penitenta, czyli to coś, co najczęściej robimy, kiedy idziemy do spowiedzi, a w ogóle gdzie się spowiada? Przy konfesjonale. Aczkolwiek znowu samo miejsce też chyba nie jest takie oczywiste. No, no i znowu przepytuję, tak? Uwielbiam, uwielbiam. No właśnie, bo zasadniczo te dokumenty sugerują, że jednak miejsce powinno być specjalne. Że poza takimi szczególnymi przypadkami nie powinno się spowiedzi celebrować w takich, nie wiem, randomowych miejscach typu w korytarzu, w ogrodzie, na spacerze. Ja przyznam, że bardzo lubię takie spacerowe spowiedzi, nie? No i zresztą na pielgrzymkach, ale w ogóle na różnych wyjazdach, nie? No, no to tak. Tylko, że tu jest chyba taki akcent, żeby jednak celebrować w przestrzeni, która jest dedykowana, która też... Nie, ja nie lubię konfesjonałów, wiecie, takich z kratkami. To jest mega takie, no... Jak sam się spowiadam, może trochę wykorzystuję to, że po prostu się przyjaźnie i znam z wieloma księżmi, więc jakby po prostu mogę pójść, zapukać, powiedzieć, hej, wyspowiadasz mnie, no i jakby nie, poza kolejką. Ale w takim konfesjonale, że z kratką, że gdzieś tam się szepcze przez właśnie jakąś tam folię, to nie byłem od kilkudziesięciu lat, przyznam, u spowiedzi, więc nawet już nie pamiętam, jak to jest. Na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych na przykład, no najczęściej to były pokoje spowiedzi, nie? Że po prostu jest... A właśnie tych możliwości jest kilka, nie? Nawet tak. Jeśli to nie jest jakby konfesjonal taki klasyczny, bo ja przyznaję, że znowu pierwszy raz z tym oto meblem się spotkałam, kiedy przyszłam do Polski. I to nie chodzi o to, ja wiem, że są ludzie, którzy wolą się spowiadać w ten sposób, bo jest też jakaś anonimowość i tak dalej. Natomiast no, znowu Czeszy, jeśli stworzymy większy dystans niż już mają, to raczej to nie jest na korzyść tego wydarzenia. Sami sobie już robią, że był dystans wystarczająco duży. Natomiast chodzi o to, że jakby ta przestrzeń, ten sposób stworzenia jakichś szczególnych warunków, on może być różny, nie? A nie musi to być taki ten taka klasyczna szafa, nie? Albo klasyczny konfesjonal, ale może to być właśnie miejsce spowiedzi, pokój spowiedzi. W mojej parafii się na przykład spowiadał po prostu w prezbiterium, gdzie no też to nie jest tak, że to jest jakieś miejsce wydzielone, nie? Więc też te kwestie typu, no właśnie, żeby to było gdzieś na widoku, też żeby nie dochodziło do jakichś nadużyć, nie? No to nie wchodzi. Nie, ale rzeczywiście tych rozwiązań jest więcej. I dla wielu ludzi jednak ta taka kratka i to wszystko, no, jest to takie trochę stwarzające dystans. Nie?
że jest to coś, co no, jakby sam konfesjonalnie jest czymś, co jest warunkiem koniecznym do tego, żeby była dobra spowiedź. Nie? Może no tak. Bardziej czasami przeszkadzać, bardziej niż pomagać. Nie? Sama ta kratka trochę nasuwa na myśl ten nie? Motyw cierpienia i ale takiego i, bycia no, ale te dokumenty ciągle jakoś grzechu. Tam podkreślają, tak. Że warto, żeby to było. Właśnie jednak mówi to o tym. Anonimowości była zachowana. Najlepiej, myślę, wiesz, zrobili to... No dobrze, Anglosasi, znowu. Tak. Ale taka opcja, że masz wybór, wchodzisz do pokoju spowiedzi i możesz uklęknąć. To jest taki właśnie klęczniczek z tą kratką i wtedy rzeczywiście ksiądz nie widzi ciebie, ty nie widzisz księdza. Jeśli taką masz preferencję, tak ci jest łatwiej się skupić na tym, że wyznajesz te grzechy. Oczywiście w kościele, ale Chrystusowi, nie? No albo idziesz sobie naokoło tej ścianki, prawda, tej kratki i siadasz po prostu na krześle naprzeciwko księdza i jest spotkanie twarzą w twarz. Do wyboru, no nie? Też jest wtedy zaznaczone, jeśli jest to miejsce właśnie w kościele, no jednak jest to liturgia, tak? Właśnie. Czyli jest sprawowana, chociaż dla mnie akurat to nie za wiele zmienia, nie, ale akurat jakby to podkreślenie tego, że to jest jakieś wydarzenie, które jest też pojednaniem z kościołem, tak? No to ma to jakąś wymowę. To co? Patrzymy? To co, patrzymy? Tak, same obrzędy. Patrzymy. Jak się zaczyna spowiedź? Zależy gdzie. Bo wy tu macie napisane, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tego nie ma we wszystkich wersjach językowych, więc u mnie nie ma. Ale można od tego zacząć, nie? Prawda? Tak. No i przede wszystkim chyba znak krzyża, nie? To jest ten taki wspólny dla wszystkich wersji językowych. To już tak. Nie? Przypominamy sobie, no właśnie, w kogo tak naprawdę... Jesteśmy wpatrzeni, włączeni i kto jest tym, który umożliwia w ogóle to pojednanie z Ojcem. Także ten znak krzyża jest czymś takim, co można automatycznie zrobić, ale pamiętajmy, jeśli to jest liturgia, to każdy detal ma znaczenie. I taki przeżyty i świadomie uczyniony, on może ustawić perspektywę całej spowiedzi. No i co dalej? Co słyszycie, jak idziecie do spowiedzi? Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. No, to już było, to już było. To zwykle my mówimy. No tak, no, tak. Czy tak, słyszycie księdza, który wita was i pozdrawia na przykład takimi słowami? Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszona w duchu wyznała swoje grzechy. Albo czy słyszycie, Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich grzechów i jego miłosierdzie. My się zdarzało. Tak? My tą się drugą zdarzało. Opcję parę razy tak. Serio? Pierwszej nigdy, tak, ale drugą tak. W sensie to jest 6 opcji tak naprawdę, ale jest właśnie piękne, że one albo odnoszą do jakichś fragmentów Ewangelii, nie? Czyli jest też pokazane, że jest nawiązanie znowu do Słowa Bożego. Jak to jest tylko spotkanie jeden na jeden, to cały czas mamy odniesienie do Słowa Bożego, albo do jakichś tekstów liturgicznych, nie? Czyli już mamy jakieś ustawienie perspektywy, że jednak to jest liturgia. No super, to w ogóle zazdroszczę. A może to jest standardem, tylko jak już się przyznałem, ja rzadko chodzę do takiej właśnie spowiedzi oficjalnej, prawda? Ale przyznam szczerze, tak, w Stanach Zjednoczonych myśmy zawsze mówili taką formułę właśnie zachęcającą, żeby Pan otworzył serce człowieka na zrozumienie swojego grzechu i przyjęcie jego miłosierdzia. I miałem takie wrażenie, jako młody ksiądz, kiedy wyjechałem tam, że to jest coś takiego innego. Bo w Polsce się z tym nigdy nie spotkałem. Na studiach nigdy? Nikt nas tego nigdy, nie uczył. Nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy. Wow. Nigdy. Serio. Więc cieszę się bardzo, że wy macie takie dobre doświadczenie też tych spowiedzi. Zdarzało się. Zależy, gdzie się trafi. Nie? Natomiast później jak się trafi tak nie do końca idealnie, to wtedy jest kolejny moment, gdzie można i wypadałoby według niektórych spowiedników powiedzieć formułkę. I jak się nie powie, to wtedy można ewentualnie dostać jakąś uwagę, taką delikatną albo mniej, że trzeba powiedzieć jakąś formułkę, tak? Więc w tym miejscu, w tym miejscu jest ten moment, gdzie no jednak penitent, jeśli no nie jest znany spowiednikowy, no to jednak warto coś o sobie powiedzieć, nie? Zwłaszcza na przykład, czy to jest spowiedź po miesiącu, czy po 20 latach, nie? Bo jednak tak, te formułki, tak. One mają coś do siebie, nie? I czasami one jakby rosną z człowiekiem, nie? No ale to powinny. Są takie dość ważne informacje, nie? Czy nie wiem, jest się żoną, jeszcze tak. Małżeństwie, tak? Wtedy trzeba, na przykład zdrada jest inaczej traktowana, nie? Więc to są takie dość istotne informacje. Tak. Potwierdzam. Kiedy nie dostaję kontekstu, to czasami to... nawet, wiecie, jest taka porada dla
penitentów, żeby nie zadawać zbędnych pytań, żeby nie stwarzać wrażenia, w sensie, że spowiedników, jesteś... dla spowiedników, tak? Powiedziałem penitentów? Tak, spowiadających, czyli dla tych po mojej stronie klatki. No właśnie, żeby ograniczyć pytania do takiego niezbędnego minimum, no żeby też nie zaszczuć człowieka taką niezdrową ciekawością, ale czasami właśnie, żeby zrozumieć znaczenie, ciężar problemu, o którym dana osoba opowiada, to po prostu muszę dopytać. Więc mi jest wygodniej, kiedy dana osoba sama chce powiedzieć, no właśnie o tych rzeczach, o których już wspomniałyście. Oczywiście to, co jest kanonicznie konieczne do spowiedzi, to są grzechy śmiertelne. I te grzechy śmiertelne, ciężkie, trzeba tak według naszej tradycji wyznać w miarę precyzyjnie. To znaczy, co do... Tak się mówiło zawsze, rodzaju, nie rozmiaru, rodzaju i ilości. Prawda? No, że to też ma znaczenie, czy mi się zdarzyło coś zrobić raz przez ostatnie 3 miesiące, czy na przykład, nie wiem, co drugi dzień przez ostatni tydzień. Nie, to nie jest źle, ale co drugi dzień przez ostatni tydzień, zależy co, prawda? Więc te informacje są pewnie istotne, ale to nie jest część liturgii, albo inaczej. Ta książka nie mówi nam, jak się spowiadać. To nie jest poradnik penitenta czy poradnik spowiednika, tylko to jest zbiór tych słów, gestów i tekstów, które mają się wydarzyć. Więc może przejdźmy dalej, bo ja przyznam szczerze, że tutaj się bije w pierś. Bije się, skoro z kamerka to się bije, żeby nie było, że nie. Uczymy się, jak to w ogóle robić, słuchajcie, z wideo, nie? No więc wyznałem moją skruchę, iż chyba od powrotu do Polski, czyli od prawie 5 lat, nigdy z nikim nie czytałem Pisma Świętego w czasie spowiedzi. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, jak w tych obrzędach zobaczyłam, że w ogóle jest taka opcja. I to jest ciekawe, że to jest coś, co jest bardzo mało znane, że jak rozmawiam z ludźmi, no szczególnie w Polsce, że w ogóle nie wiedzą, że jest taka możliwość, w sensie możliwość, że jest nawet zachęta do tego, żeby tak robić. Czyli, że spowiedź, no po tym pozdrowieniu, tak po tym wstępie, rozpoczynamy od wspólnej lektury Pisma Świętego, fragmentu Pisma. Nie? Ja akurat miałam to szczęście, jakoś trafiłam na księdza, dla którego, tuż po swoim chrzcie, dla którego to było tak oczywiste, że mi się wydawało, że to jest oczywiste. Także jest to przecież liturgia, no to czytamy sobie fragment, wtedy jeszcze on wybierał fragment Ewangelii albo fragment Pisma, ale też jest tu nawet taka zachęta, że jeśli nie ma takiej możliwości, albo jest to, nie wiem, konfesjonal, albo naprawdę się nie da, to wtedy też penitent sobie może ten fragment wcześniej podczas przygotowania przeczytać, nie? Więc dla mnie się na przykład stało oczywiste, że przygotowanie do spowiedzi, że to jest też refleksja nad słowem z dnia, nie? Czyli Ewangelia ze mszy świętej danego dnia, nie? Więc ta możliwość, zwłaszcza jeśli jest to taka spowiedź, nie wiem, poza tą kolejką, gdzie puk-puk, tak, i co 2 minuty puk-puk, no tam trudno sobie wyobrazić, chociaż też by się dało, nie? Czasami też by się dało. To jeden, dwa wersety, prawda, dałoby się. Jeden, dwa wersety i na przykład skrócić naukę, nie? Dałoby się tak zrobić czasami. Nie? Ale potem widać, że kiedy się wprowadzi ten element, to wtedy bardziej wyraźnie wychodzi to, że to jest celebracja, nie? Że to jest celebracja liturgiczna. I że to jest Chrystus, i to jest jego Kościół, a nie tylko, no właśnie tak jak często ludzie pytają w ogóle, po co się spowiadać? No, mam opowiadać o moich intymnych rzeczach jakiemuś facetowi, w sukience zresztą i w ogóle dziwnemu. No okej, element faceta w sukience jest tam chyba niezbędny. Nawet tak naprawdę to jest taki rachunek sumienia dla mnie, czytając, słuchajcie, te obrzędy pokuty, bo tu jest też przypomniane, że nasz strój ma znaczenie, nasz, czyli spowiedników. No my tak trochę leniwie, Dominikanie korzystają trochę z tego, że ich habity są białe. Jesteście na biało, więc udajecie, że wam alba niepotrzebna. Dokładnie, nie? Ubieramy stułę i jest git, nie? Ale nawet rozmawialiśmy chwilkę przed programem z Litką i Litka mówi, że u niej w dekanacie zawsze księża w stroju liturgicznym, czyli co? Alba i stuła. Alba i stuła. Więc my też powinniśmy albo komrze na habit, albo albę i stułę, właśnie żeby podkreślić, że to naprawdę nie jest moje prywatne, nie wiem, jakieś tam poradnictwo w rozmównicy przy furcie, nie, mądrości Łukasza Miśko o życiu i sprawach. Tak. Prawda? No i co dalej się dzieje? No i dalej, no. Dalej mamy ten bardziej nieprzyjemną część, tak? Wyznanie grzechów i przyjęcie zadośćuczynienia. No cóż, no trzeba. Ale tak dla jasności, samego rachunku sumienia też nie ma w obrzędach, nie? To już jest kwestia indywidualna każdego z penitentów, jak tego rachunek sumienia odprawi. On ma sens jako
pewna forma przygotowania. No, trochę nie wyobrażam sobie spowiedzi, znaczy, jeśli ma być owocna, tak też powiedzmy konkretnie psychologicznie dla mnie, bo jako sakrament oczywiście, że ona zadziała, tak, że Pan Jezus naprawdę bardzo chce te grzechy no, zabrać nam, zniszczyć je, usunąć, zgładzić. Gładzić. Znana historia, to na inny czas. Ale żeby spowiedź dla mnie rzeczywiście miała szansę też jakoś no, zmienić moje myślenie, działanie, przeżywanie jakiejś słabości, ja muszę mądrze zdiagnozować, co tak naprawdę się dzieje. Nie? Czyli rachunek sumienia jako przygotowanie do spowiedzi. W samej liturgii tego nie ma. Nie, absolutnie. No ewentualnie czasami ja jako spowiednik też dopytuję, czy podpowiadam może, jak można spojrzeć na jakiś problem. Albo też staram się oddzielać takie terapeutyczne podejście od sakramentalnego, więc czasami ostrzegam, że ja nie będę teraz bawił się w terapeutę, aczkolwiek sugeruję, żeby może zobaczyć ten problem w takim, a takim świetle, nie? No to nie jest rachunek sumienia, nikomu nie będę skanował teraz ich sumienia, tylko raczej może korzystając z odrobiny doświadczenia, które gdzieś tam już mam przez te 17 lat spowiadania, no coś tam podpowiem, nie? Chociaż tak jak się czyta właśnie to, co jest na czerwono w obrzędach, nie? O roli też spowiednika, kapłan, który pomaga penitentowi w odbyciu spowiedzi i tak dalej, nie? To też jest taka wskazówka dla penitentów, zwłaszcza takich początkujących, że oni też mogą kapłana poprosić o pomoc. Nie? I my na przykład czasami mówimy naszym neofitom nowoochrzczonym, kiedy no jest ten moment pierwszej spowiedzi, tak, i wtedy też trzeba szukać kapłanów, którzy wiadomo, że ich potraktują, że zrozumieją, jaka to jest sytuacja, kiedy ktoś ma 35 lat i pierwszy raz w życiu się spowiada, bo był miesiąc temu ochrzczony, nie? Ale wtedy oni też mogą poprosić o pomoc. Nie? Czyli poprosić, żeby kapłan ewentualnie ich dopytał, że nie wiedzą, nie? Że zwłaszcza albo kiedy to są spowiedzi po latach, jest taka możliwość. Mm-hmm. No i na szczęście po wyznaniu grzechów mamy ten moment rozgrzeszenia. Ta formuła rozgrzeszenia chyba wszystkim wam znana, jeśli bywacie u spowiedzi. Ona jest przepiękna w ogóle, ale tak ją przeczytam na głos, bo może warto zobaczyć, co jest highlightem, nie? Co tu jest w ogóle podkreślone. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest sedno sprawy. Po to się spotykamy, nie? Żeby w Kościele mógł się dokonać ten cud pojednania i tchnięcia jakiejś nowej nadziei, nie? W człowieka. I za to trzeba podziękować. Nie księdzu, ale Panu Bogu. I to też w moim doświadczeniu jest tak, że czasami ludzie już wybiegają, już ich nie ma. Ja tam jeszcze gdzieś w tą kratkę krzyczę, wysławiajmy Pana, bo jest dobry, a już nikt nie odpowie, nie? Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Albo w drugą stronę... Puk, 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 puk. Tego też nie ma w obrzędach. Ktoś tobie zapukał, tak? Znaczy inaczej, że... No nie, szans, nie to... że z drugiej tak. strony spowiednik już puka, żeby kolejna osoba, nie? Żeby szybko, szybko, albo szybko, czasami, nie? Jak ja nie pukam, no bo nie pukam, bo raczej się nie puka u nas, u dominikanów, to ktoś tam nie chce odejść po prostu i tak czeka i tak czasami jest takie chrząknięcie. Proszę księdza, jeszcze puk, puk. Serio? No i na koniec można powiedzieć jedną z tych pięknych modlitw dziękczynienia. Przyznam, że też ich chyba nigdy nie odmawiałem. Po tym właśnie krótkim wersecie wysławiam Pana, bo jest dobry. Żeby tak utrwalić jeszcze to poczucie takie eucharystyczne, czyli poczucie wdzięczności za dar nowego życia. No właśnie tam są cztery takie formuły dziękczynienia. Ja przyznaję, że raz w życiu słyszałam tę jedną formułę moją ulubioną, więc ja czasami się ją modlę nawet po spowiedzi. Ona jest piękna, ona brzmi: męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Świętych, dobro, które spełnisz i cierpienie, które zniesiesz, niech będą zadośćuczynieniem za Twoje grzechy. Wyjednają Ci wzrost łaski i nagrody życia wiecznego. Nie? Jest to genialny obraz tego, jak nasze takie codzienne życie jest powiązane z tym pojednaniem
zadaniem i właśnie dobro, które spełnisz, cierpienie, które zniesiesz, nie? I jeszcze przede wszystkim męka naszego Pana i wstawiennictwo świętych, nie? Więc ten obrzęd jest ciekawy, że on nawet jakby, no my jako penitenci jesteśmy uzależnieni poniekąd od tego, co się wydarzy z drugiej strony, nie? Ale te teksty, które są gdzieś obecne nawet w tych obrzędach, no te obrzędy są opublikowane też w internecie, nie? My jako penitenci też z nich możemy korzystać, nie? Więc, no, więc dla mnie to jest kopalnia, nie? Kopalnią jest też to, co na kolejnych stronach, bo jak wam mówiłem, tu jest 230 stron. Zachęcamy też do lektury, indywidualnej. Na razie jesteśmy na 41, nie? Tak, dużo biblijnych fragmentów, ale przede wszystkim taka formuła, której w Polsce nie używamy często, a myślę, że warto, żebyśmy to robili jako wspólnoty, parafie. Mianowicie to jest ten drugi rozdział, czyli obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. Wyobraźcie sobie, że może być taka liturgia, to znaczy zbieramy się razem jako przedstawiciele danej wspólnoty, celebrujemy Boże Słowo, jakąś formę być może takiego właśnie wspólnego rachunku sumienia, albo po prostu jest taki czas, który spędzamy myśląc nad tymi przestrzeniami w życiu, gdzie zraniliśmy miłość Boga, bliźniego, samych siebie. Później jakaś litania, uwielbienia Bożego miłosierdzia. Później się rozchodzimy do indywidualnych spowiedzi. Często w Stanach Zjednoczonych tak robiliśmy w Wielkim Poście i Adwencie. Taki właśnie obrzęd, który nie zastępuje spowiedzi indywidualnej. Nie, nie, nie. Ale zanim każdy z nas jako właśnie ja, ty, pójdę sobie do spowiedzi, do pojedynczego księdza, to mamy ten wspólny moment my. Że my stajemy, my wołamy o Boże miłosierdzie. My też sobie nawzajem mówimy, że odeszliśmy od świętości, od wierności Słowu i też mówimy sobie nawzajem, że chcemy powrócić. To jest bardzo piękne, bardzo mocne. Jak to zrobić obrzędowo, liturgicznie? O tym też jest w tej książce. Polecamy. I to nie jest lokowanie produktu. Nie. Nie musicie tego kupować, bo jest w internecie za free. To co? Dzięki za dzisiaj. Dzięki. Mamy nadzieję, że jakoś też te nasze rozważania o obrzędach pomogą wam głębiej przeżywać samo uczestnictwo w sakramencie pojednania, pokuty, nawrócenia. Ładne nawrócenia. Tego sobie i wam życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil patronite dominikanie.pl.